Żaden człowiek nie ma całkowicie czarnych oczu. No, chyba że wdacie się w bójkę, więc lepiej na siebie uważajcie, okej? U niektórych osób poziom melaniny jest wysoki, stąd oczy mogą sprawiać wrażenie czarnych, ale wiele też zależy od światła. Oczy, które wydają się czarne, są w rzeczywistości ciemnobrązowe. Okres życia rzęsy to ponad 150 dni. Najdłuższe zmierzone rzęsy na świecie mierzyły 8 cm. Można by się nimi wachlować. Rzęsy to również dom dla maleńkich roztoczy. Najczęściej występującym kolorem oczu na świecie jest brązowy. Istnieje wiele różnych odcieni brązu, ale najzabawniejsze, że pod spodem brązowe oczy są niebieskie. Wszyscy niebieskoocy ludzie na świecie mają tych samych przodków. Łzy nie są jedynie słoną wodą. Są zbudowane z lipidów, czyli generalnie oleju, wody i śluzu. Sól nadaje łzom właściwości antybakteryjne. Najlepszy dotąd wypuszczony aparat ma rozdzielczość 200 megapikseli. Ludzkie oko ma rozdzielczość 576 megapikseli. Dlatego zachody słońca na żywo zawsze wyglądają znacznie lepiej niż na zdjęciach. Mrugamy około 4 200 000 razy w ciągu roku, przynajmniej raz na 8 sekund. Gdybyśmy dostawali 1 centa za każde mrugnięcie, uzbierałoby się $100 dziennie. W ciągu jednego miesiąca odnawiają się wszystkie komórki skóry. Pozbywamy się 30 000 martwych komórek co każde 60 sekund. To jakieś 4 kg martwych komórek rocznie. Paznokcie dłoni rosną znacznie szybciej niż paznokcie u stóp. Paznokcie u stóp rosną niemal 4 razy wolniej, ponieważ są mniej narażone na uszkodzenia. Choć dość często zdarza nam się uderzyć w palec, drobne wylewy krwi szybko się goją. Człowiek produkuje od 250 ml do 1 litra śliny dziennie, zależnie od osoby. W ciągu jednego roku dałoby radę napełnić wannę. Nieźle! Ślina to doskonałe lekarstwo. Rany w ustach dzięki niej goją się znacznie szybciej niż jakiekolwiek inne. Pomaga nam również poczuć smak jedzenia. Kubki smakowe są w stanie odebrać bodźce smakowe jedynie, gdy jedzenie jest rozpuszczone w ślinie. Możecie mi nie dowierzać, ale nasze kości są mocniejsze niż się wydaje. 1 cm3 kości jest w stanie wytrzymać obciążenie niemal 550 kg, co daje mu wytrzymałość czterokrotnie większą niż beton. Czy stąd się wzięło określenie zakuty łeb? Jedynym składnikiem odróżniającym różne grupy krwi jest cukier. Grupy AB i AB zawierają cukier, grupa 0 nie zawiera. Dlatego też osoby z grupą 0 to idealni dawcy krwi. Brak cukru nie sprawia, że grupa 0 jest mniej słodka. W rzeczywistości to ulubiony przysmak komarów. U ludzi rozróżnia się zaledwie 8 grup krwi. U krów 800, a niewykluczone, że i więcej. Niesamowite! Średnio tracimy od 50 do 150 włosów dziennie. Średni okres życia włosa to 5 lat. Kiedy tylko jeden włos wypada, nowy natychmiast zaczyna rosnąć na jego miejscu. Ludzki włos jest mocniejszy niż miedziany drut o takiej samej średnicy. Pojedynczy włos może utrzymać do 100 g wagi, a jeśli odpowiednio ich użyjemy, włosy na głowie mogą utrzymać do 8400 kg łącznie. Nasz żołądek jest większy niż się zdaje. W ekstremalnych warunkach jest w stanie pomieścić prawie 230 g, a średnio 900 g. Jedzenie ulega strawieniu w ciągu od 4 do 6 godzin. Kwasy żołądkowe są w stanie strawić nawet metal, tak więc przepustowość ma znaczenie. Powierzchnia ust ma miliony zakończeń nerwowych, stąd te są znacznie wrażliwsze niż opuszki palców. 100 razy wrażliwsze. Na logikę, całowanie powinno być więc 100 razy przyjemniejsze niż trzymanie się za ręce. Być może. Rowki i bruzdy są jak linie papilarne, nadają odciskowi ust każdego człowieka unikalny charakter. I tak jak odciski palców, przez całe życie pozostają takie same. Przy okazji niepowtarzalny jest też odcisk języka. W ludzkim pępku mieści się całe zoo, około 70 rodzajów bakterii. Niektóre gatunki występują też na przykład w glebie w Japonii, inne są typowe w obszarach subpolarnych. Tak właśnie, w twoim pępku! Ludzkie ciało świeci. Nie jesteśmy w stanie tego dostrzec gołym okiem, ponieważ światło, które emitujemy, jest 1000-krotnie mniej intensywne niż minimalny poziom, który jest w stanie wyłapać ludzkie oko.
Musicie więc uwierzyć na słowo. Ludzie to jedyne stworzenia, które się rumienią. Rumieńce są wynikiem skoku poziomu adrenaliny. Używany przy produkcji róży i szminek karmin to czerwony pigment pozyskiwany ze sproszkowanych chrabąszczy. Ble! Uszy nie przestają rosnąć przez cały cykl życia. Co więcej, także się pocą. Wosk to tak naprawdę rodzaj potu wydzielanego przez uszy. Przy okazji, nos też nigdy nie przestaje rosnąć, szczególnie gdy kłamiecie. Serce to jedyny mięsień, który nigdy się nie męczy. Tętnica główna jest potężna, jej średnica dorównuje średnicy węża ogrodowego. Człowiek emituje każdego dnia od 500 do 1500 ml gazów. Wystarczy, by nadmuchać balonik. Może sprosić sąsiadów i nadmuchać sterowiec. Warto spróbować? Tłuszcz pomaga organizmowi przyswajać witaminy. Witaminy A, D, K i E wchłaniają się lepiej, jeśli spożywasz je w towarzystwie tłuszczy. W ludzkim ciele jest dość tłuszczu, by wyprodukować 7 kostek mydła. W niektórych częściach mózgu dochodzi do swego rodzaju kanibalizmu. Mózg zjada własne neurony i białka, jeśli nie dostarcza się mu wystarczająco dużo składników odżywczych. Tak działa na przykład hipokamp, odpowiedzialny za sen, odczuwanie głodu i regulację temperatury ciała. Wierzcie lub nie, ale nie da się oddychać i połykać jednocześnie. Spróbowalibyście, prawda? Krtań służy jako przewód oddechowy, kiedy oddychasz, i droga dla pokarmu, kiedy przełykasz. Gdyby wygładzić wszystkie fałdy mózgu, ten wyglądałby jak poszewka na poduszkę. Kiedy nie śpimy, nasz mózg produkuje wystarczająco dużo energii, by zasilić żarówkę z mocą 10 W. W ludzkim ciele znajduje się wystarczająco dużo bakterii, by napełnić puszkę. Bakterie składają się na około 2,3 kg wagi, czyli 2% całkowitej masy ciała. Przy czym większość z nich to produkty uboczne. Średnia temperatura ciała wynosi 36,1 do 37,2 stopni Celsjusza. Najwyższa kiedykolwiek odnotowana gorączka to 46 stopni Celsjusza. Mały palec może i jest najmniejszy, ale też ma najwięcej siły. 50% siły dłoni zawdzięczamy małemu palcowi. Człowiek ma około 20 do 25 tysięcy genów. Imponujące, prawda? No cóż, tak się składa, że płatki kukurydziane mają więcej genów niż człowiek. Płatki kukurydziane 1, człowiek 0. Na szczęście tym razem chodzi nie o ilość, a jakość. Składamy się z wielu złożonych związków chemicznych, w tym żelaza. Z żelaza w ciele jednego człowieka można by zrobić 3 gwoździe po 2,5 cm każdy, a węgla starczyłoby na 900 ołówków. Wątroba ma niezwykłą moc regeneracji. Jeśli część narządu zostanie usunięta, jest w stanie odrosnąć do rozmiaru, jakiego potrzebuje twój organizm. Kolejki górskie dosłownie wywracają wnętrzności. Gdy czujecie, że żołądek leci wam w dół, faktycznie tak to właśnie w środku wygląda. Choć zapach każdego człowieka jest unikalny, bliźniaki pachną niemal tak samo, głównie dlatego, że mają niemal identyczne geny. Do 60 roku życia tracimy prawie połowę wszystkich kubków smakowych. Może to czas, żeby w końcu zacząć jeść brokuły? Z wiekiem przytępia się również zmysł węchu. Kaszląc, wypuszczasz powietrze z prędkością 96 km na godzinę. Skóra to największy narząd u człowieka. Jest też organem najcięższym, bo waży nawet od 3 do 4 kg. Gdyby dało się rozłożyć całą skórę na płasko, zajęłaby powierzchnię niemal 2 metrów kwadratowych. Czkawka to proces dwuetapowy. Najpierw w wyniku skurczu mięśni zaciągamy dużą objętość powietrza, a potem bęk! Drogi oddechowe blokują się, powietrze nie może się wydostać i zaczynamy czkać. Podczas snu wyłącza się zmysł węchu. Dlatego właśnie w nocy praktycznie nie da się wyczuć ulatniającego się gazu. We śnie możemy polegać jedynie na słuchu, ponieważ hałas jest w stanie nas wybudzić. Ze wszystkich zmysłów węch jest najbardziej wyostrzony, o ile nie jesteśmy pogrążeni we śnie. Człowiek pamięta 65% zapachów przez rok, a jedynie 50% tego, co widzi, przez 3 tygodnie. Co więcej, co 28 dni zyskujemy nowy nos, ponieważ komórki nosa odnawiają się co 4 tygodnie.
A wracając do smaku, polegamy głównie na zmyśle węchu, ponieważ to on pomaga nam odebrać nawet 95% różnych smaków. Bez węchu trudno by odróżnić jabłko od brukwi. Dla większości z nas bukiet kwiatów ma miłą woń. Są jednak ludzie cierpiący na dysosmię. To zaburzenie sprawia, że wszystkie zapachy odbierają jako nieprzyjemne. Uszy nie są jedynie narządem słuchu. Odpowiadają też za utrzymanie równowagi. Układ przedsionkowy znajduje się w uchu wewnętrznym. Kanały w uchu wewnętrznym zawierają płyny i drobne włoski czuciowe, które pomagają utrzymać równowagę. Za czerwone oczy na zdjęciu winę ponosi odbijanie światła. Błysk lampy odbija się od naczyń włosowatych w oczach i to daje efekt czerwonych oczu. Każda kość w ciele jest połączona z inną kością, poza kością gnykową służącą za podparcie dla języka. Jest to też kość, która najrzadziej ulega złamaniom.